kilka miesięcy projektowania i starania się o wszystkie wymagane prawem pozwolenia. To już jest to, co za nami. Dzisiaj przekazujemy wykonawcy plac budowy. No, znajdujemy się w takim dość historycznym miejscu, bo przecież tutaj w 1936 roku został uruchomiony kompleks basenów. Później służył jeszcze przez wiele lat. No i dzisiaj w istocie odtwarzamy funkcję tego miejsca. Bochów zmienia się niesamowicie, staje się coraz bardziej takim osiedlem komplet. Mocno wsłuchiwaliśmy się i chciałbym bardzo serdecznie podziękować Radzie Osiedla i tym wszystkim mieszkańcom, którzy aktywnie z nami o tym miejscu rozmawiali. W wyniku tych rozmów zaplanowaliśmy nie tylko baseny kubaturowe, całoroczne, przypomnę, basen sportowy, basen do nauki pływania, cała strefa fitness, siłowni, saun, ale to, co jest ważne i co było dla mieszkańców w tych naszych rozmowach było nawet najważniejsze, mam wrażenie, to, aby wytworzyć także miejsce takiej zewnętrznej rekreacji na świeżym powietrzu. Także myślę, że w 2022 roku, jeżeli lato będzie tak samo łaskawe, to przy takiej pogodzie mieszkańcy Bochowa i nie tylko, wrocławianie generalnie będą mogli korzystać także z niecki zewnętrznej. Wrocławski Park Wodny postawił dość wysokie wymagania, mają doświadczenia, jakie instalacje należy wykonać, żeby efektywnie to pracowało na basenach w Parku Wodnym Przyborowskiej. Tu zostały rozwiązania energooszczędne zaprojektowane, czyli jest między innymi jest wykorzystanie energii słonecznej w bateriach fotowoltaicznych, są kogeneratory, czyli urządzenia do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej. Sporo nowości tutaj jest.